Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic PoW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź! Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Firma Ekowiatr. Specjalizujemy się w zakresie administrowania i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Wyróżnia nas wieloletnia praktyka na rynku nieruchomości, na którym działamy nieprzerwanie od 2008 roku. Stawiamy na wszechstronną obsługę, począwszy od protokolarnego przejęcia nieruchomości, przez stały nadzór administratora, techniczną obsługę nieruchomości oraz obsługę księgowo-finansową, aż do reagowania na codzienne problemy i potrzeby mieszkańców. Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz dodatkowych usług rozszerzonych o współpracę z profesjonalnymi firmami. Pośredniczymy w zawieraniu umów z firmami zapewniającymi stały dopływ ciepła, wody, energii elektrycznej i innych mediów. Dzięki szerokiej działalności, jaką prowadzimy na terenie kilku miast, mieliśmy do czynienia ze zróżnicowaną specyfikacją nieruchomości, dlatego wiemy, że każda nieruchomość wymaga odrębnego podejścia i zastosowania odpowiednich dla niej rozwiązań. Pomagamy także w przeprowadzeniu inwestycji budowlanych, począwszy od etapu planowania zakresu inwestycji, dopełnieniu wszelkich formalności w urzędach poprzez pomoc w wyborze wykonawcy i nadzorze nad przebiegiem prac. Jesteśmy przygotowani do udzielania wyczerpujących informacji w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań oraz troska o jakość obsługi i interesy zarządzanych wspólnot pozwoliło nam zbudować zaufanie właścicieli lokali. Zapraszamy do współpracy. Nasza siedziba znajduje się na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4/3 w Łasku. Telefon 43 675 53 15. Skończ z tą bladą twarzą. Oglądaj filmy na słońcu. Bez limitu. Telefonia bez limitu z HBO Go w ofercie domowo-mobilnej tam i tu od Wektry. Tylko za 45 zł. Zadzwoń 601-601-601. Wektra. Tam i tu. We'll be right back.
Karolina Morawka, witam w serwisie informacyjnym ósemki telewizji regionalnej. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa misja gospodarcza w Uniejowie, zwycięstwo zawodniczek ULKS Mosir Sierac, Maciej Zień o najnowszych trendach, sezon na grzybobranie w pełni. W Uniejowie miała miejsce międzynarodowa misja gospodarcza, na której spotkali się przedstawiciele miast partnerskich gminy Uniejów. Tego dnia byliśmy także świadkami uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę kompleksu basenowego na terenie Term. W dniach od 17 do 22 października w Uniejowie trwała międzynarodowa misja gospodarcza pod hasłem prezentacja potencjału gospodarczego przedsiębiorców z regionu łódzkiego z różnych branż na arenie międzynarodowej. Idea jest unikalna, bo wiele miast w Polsce, może nawet większość, ma partnerskie miasta za granicą, ale przeważnie to się tak odbywa, że raz przyjeżdża to miasto, szkoła z tamtego miasta, ale nikt chyba nie wpadł na pomysł, żeby w 3 dni zaprosić wszystkie miasta partnerskie, żeby oni mogli się poznać. Nie tylko my z miastem partnerskim, ale również nasze miasta partnerskie ze sobą. Wymiana doświadczeń w najlepszym wydaniu. Wiele miast, które tutaj są obecne, również wykorzystuje wody geotermalne. I to jest dla nas bardzo cenni partnerzy, gdyż oni od nas mogą się nauczyć, od Uniejowa, a Uniejów od nich. Wiele inwestycji, które w Uniejowie powstały właśnie z inspiracji tych spotkań i odwrotnie też. Głównym tematem misji gospodarczej jest promocja regionalnych usług uzdrowiskowych i ekonomicznych rozwiązań na rynkach zagranicznych, a także nawiązywanie nowych trwałych kontaktów handlowych oraz udział zaproszonych delegacji w panelach w ramach Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018, odbywającego się w tym czasie w Uniejowie. Bardzo wzruszony ten wizytą, który teraz współpracujemy z samorządem Uniejów już więcej niż blisko 10 lat. Przyjechali, żeby opowiadać o Krasławiu, o naszej turystyki, agroturystyki, o tym, że w Krasławiu jest centrum, Europejskie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego. Mamy duży jezior, dużo domów gościnnych, piękna natura. To jest Krasław na Łotwie, rodzina inflantów polskich. Ja dzisiaj w Uniejowie prezentuję Alatry. Jest to miasto turystyczne, bogate w kulturę. Miasto turystyczne ze względu na aspekt religijny, kulturowy i historyczny. Z Uniejowem spotkaliśmy się, ponieważ zaobserwowali oni, że u nas w miejscowości też układane są dywany kwiatowe. Jesteśmy miastem bardzo ważnym we Włoszech ze względu na artystyczne tworzenie dywanów kwiatowych o aspekcie eucharystycznym. Na Boże Ciało w Alatry obrazy kwiatowe układamy w całej miejscowości. Pobiliśmy również rekord Guinnessa w ułożeniu najdłuższego dywanu kwiatowego, który osiągnął długość 1800 metrów. Do tej pory nikomu nie udało się nas pokonać. Z Uniejowem myślę, że możemy wiele stworzyć. Jest to miasteczko mniejsze od naszego, z bogactwem wód termalnych, których my nie posiadamy. Uczymy się od Uniejowa formy promocji, przekazu i komunikacji. My posiadamy wiele cennych rzeczy i wiele potrafimy, ale nie umiemy tego odpowiednio wypromować. Z tego względu zachęcamy turystów, aby przyjeżdżali do nas i na własne oczy odkryli bogactwa naszego miasta, bo tylko będąc tutaj można odkryć inny świat nieznany turyście. Z Uniejowem chcemy współpracować i wspólnie tworzyć projekty. Tego dnia burmistrz miasta i gminy Uniejów Józef Kaczmarek zawarł porozumienie z burmistrzem partnerskiego miasta i gminy Songajärvi Simo Makinem o wykorzystaniu praw autorskich do organizowania otwartych mistrzostw Polski w Uniejowie zgodnie z zasadami i regulaminem zawodów odbywających się cyklicznie w Finlandii pod nazwą Mistrzostwa Świata Noszenia Żon. Jesteśmy tutaj po to, żeby się takim wspaniałym rzeczom przyglądać i to jest dla wszystkich, stanowi to znakomitą inspirację. I to przyjdzie po czasie, ale na pewno to będzie korzyść i dla nas, Finlandii, i dla Uniejowa, i dla innych grup, które tutaj przyjechały. Po to są te spotkania, wspaniale zorganizowane w przepięknym miejscu, także po prostu nie jest tylko bić brawo. Wielkie dzięki za to, że tutaj możemy być i uczestniczyć. Międzynarodowe misje gospodarcze miast partnerskich miasta i gminy Uniejów wpływają nie tylko na wzrost wzajemnych powiązań i wymianę wspólnych doświadczeń, ale przede wszystkim na bezpośrednią promocję gospodarki regionu łódzkiego i poprawę dostępu do rynków zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Na terenie Term Uniejów miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.
węgielnego pod rozbudową kompleksu basenowego, które było symbolicznym początkiem trzeciej z planowanych czterech etapów budowy obiektu. Trzeci etap inwestycji, będzie jeszcze czwarty etap inwestycji, który musimy zrealizować. Dziękuję za środki przede wszystkim zarządowi województwa, bo jest dofinansowanie ze środków unijnych. Dzięki wejściu do Unii, Uniejów się zmienia, staramy się to wykorzystać. Ta inwestycja ma na celu powiększenie lustra wody na obiekcie o prawie 2/3, bo mamy dzisiaj 1500 m2 powierzchni lustra wody, będziemy mieli 2600. Tak więc jest to znacząca zmiana. Dzisiaj wpuszczamy na obiekt 900 osób, chcemy wpuszczać od przyszłego roku po rozbudowie 1800, także drugie tyle. I to ma na celu również właśnie, żeby zmniejszyć kolejki. Tak? To, co się dzieje u nas w wakacje, na co ludzie narzekają, że są długie, nawet 3-godzinne kolejki, chcemy je wyeliminować właśnie dzięki temu, że będzie rozbudowany obiekt, będzie nowe wejście, będzie większa przepustowość obiektu jednoczesna. Podczas uroczystości oficjalne podpisy na akcie erekcyjnym rozbudowy kompleksu termalno-basenowego złożyli goście, którzy przyczynili się do idei rozbudowy basenów, a także przedstawiciele delegacji zagranicznych miast partnerskich gminy Uniejów. Panar Johannes, burmistrz miasta. Jego Sonka Jerwi. Simon Makinen, burmistrz miasta. Liczący Radu Powiatu Aizratue, Leon Lidum. Uroczystego poświęcenia aktu erekcyjnego dokonał ksiądz infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, dziekan dziekanatu uniejowskiego. Wmurowany dokument został przetransportowany w miejsce rozbudowy kompleksu basenowego. Budowa obiektu finansowana jest przez gminę Uniejów oraz samorząd województwa łódzkiego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego. Kolejny raz sieradzkie piłkarki ULKS Mosir Sieradz odniosły zwycięstwo. Tym razem dziewczęta rozgromiły zawodniczki z drużyny Pogoń Zduńska Wola 6-0. Piłkarkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na boisku. Ostatni mecz zakończył się wynikiem dość korzystnym dla nas, bo 6-1 w Suwałkach. Powiem szczerze, że naprawdę trudny teren, nie spodziewałem się takiego wyniku. Oczywiście gra drużyny Suwałk była moim zdaniem bardzo, bardzo dobra. Był to mecz, w którym moim dziewczynom wyszło w zasadzie wszystko. Strzeliliśmy w tym meczu 7 bramek, czyli 6-6 dla nas i strzeliliśmy sobie też samobójczą bramkę. Ale 3 punkty cieszą. No, dzisiaj przed nami tutaj fajny mecz, bo derby ze Zduńską Wolą. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o oświetlenie, jest to nasz debiut przy sztucznym oświetleniu. Dziewczyny pewnie też jeszcze nie grały przy sztucznym oświetleniu, także to będzie jakaś tam nowość. Jeśli chodzi o nastawienie, pozytywne. Zajmujemy drugie miejsce na obecną chwilę w tabeli. Myślę, że będziemy się bić o to, żeby awansować do pierwszej ligi. Dzisiejszy mecz bardzo dużo pokaże, chociaż to jest to mecz specyficzny oczywiście, bo są to derby. Drużyna z Zduńskiej Woli pewnie nie przyjechała tutaj oddać 3 punktów, tylko wyszarpać te 3 punkty. My jak najbardziej walczymy o 3 punkty, walczymy o pierwszą ligę. Natomiast jesteśmy pozytywnie naładowani i naprawdę chcemy ten mecz wygrać. Ustawienie bardzo bojowe. Mam nadzieję, że 3 punkty zostaną u nas w Sieradzu. Liczymy na awans. To jest najlepsze uczucie wygrać derby i to jeszcze w Sieradzu na własnym boisku. Nie było lekko, trochę powalczyłyśmy, ale warto było, bo jesteśmy z siebie w sumie dumne, zostawiliśmy całe serce, 200%, więc oby tak dalej i do pierwszej ligi. Kiedy następny mecz? W Sieradzu, dopiero w przyszłym sezonie, ale za tydzień gramy w Bartoszycach. Przy okazji uroczystej gali Tubondzin Design Awards w Warszawie mieliśmy okazję porozmawiać z Maciejem Zieniem nie tylko o jego najnowszej kolekcji płytek, ale także o najbliższym pokazie mody i o trendach modowych w sezonie jesień-zima.
Maciej, ty jesteś kreatorem mody przede wszystkim, ale też wizjonerem, bo wytyczasz konkretne kierunki, w którą stronę moda powinna pójść. Co w najbliższej przyszłości, patrząc na to wzornictwo, nas czeka i czym jeszcze nas projektanci zaskoczą? No teraz kończę kolekcję mody wiosna-lato, za kilka dni jej premiera. I projektuję, już w głowie mam kolekcję jesień-zima, którą zaprezentuję wiosną przyszłego roku. To jeśli chodzi o modę, będzie po drodze też jeszcze spektakl baletowy, bo robię kostiumy do baletu, z czego też się bardzo cieszę. Jeśli chodzi o wnętrza i projektowanie płytek, również nowości będą za chwilę pokazywane. Pracuję nad kilkoma nowymi płytkami. To, co mogę zdradzić, to może chociaż tonację, że będę chciał wejść delikatnie w brązy, dlatego że uważam, że to będzie kolejna taka odsłona tego, powrót do brązów. No mam takie przeczucie, że ten brąz wróci do wnętrz i że będzie chętnie je znowu używany. Żeby tylko zdrowie wystarczyło, to będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że wystarczy zdrowie, ale rzeczywiście dla ciebie, z tego co słyszę, to jest bardzo intensywny czas. Niedawno przeżywaliśmy wszyscy wspaniałe kolekcje inspirowane Małym Księciem. W tej chwili temat, mam nadzieję, że nie zdradza nic, The Beatles, i w piątek już pierwsza wystawa w Warszawie. Tak, pokaz zainspirowany twórczością The Beatles. Zresztą bardzo ciekawa historia, dlatego że naprawdę wracałem samochodem z Sieradza, z fabryki Tubondzina, i leciała w radiowej trójce audycja o The Beatles. No i tak sobie pomyślałem. A wtedy byłem na etapie wymyślenia tego, co będzie inspiracją. No i kiedy usłyszałem te przeboje The Beatles, stwierdziłem, że to jest genialne, to jest po prostu, to jest gotowiec. I stwierdziłem, dobra, ten temat już jest. Więc no, jak The Beatles, nie może zabraknąć golfów, nie może zabraknąć dzwonów, nie może zabraknąć marynarek, ale też będzie bardzo dużo, jak zwykle u mnie, kobiecych fasonów, sukien inspirowanych tamtymi czasami, czyli będzie lekko hippie, lekko boho, a szczegóły to już Państwo będziecie mieli na pewno w prasie za kilka dni. Na zakończenie, co niektórym zdradziłem, że może będę rozmawiał w dniu dzisiejszym z Maciejem Zieniem, szczególnie kobiety mnie prosiły o to, żeby zapytać, czego się mają wystrzegać w tym sezonie zimowym i o czym powinny pamiętać, wychodząc w takim codziennym, normalnym życiu, ewentualnie gdzieś elegancko podczas wieczorów. Wystrzegać się kłamstwa, bo kłamstwo to jest tak, naprawdę zwracam na to uwagę, ale po prostu jeżeli zaczynamy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, to zawsze to wyjdzie i to źle wygląda. Być wiernym swojemu stylowi, dobrze dobrany styl to jest taki, który podkreśla nasze walory, więc tego się trzymajmy, a modą się bawmy. Jeżeli w tym sezonie pojawiają się jakieś mocne kolory, a nie są w naszej gamie kolorystycznej, to ja zawsze powtarzam, budujmy bazę, swój styl, a na przykład właśnie kolory, które nam nie pasują, zabawmy się torebką, szalem, czapką, czyli akcesoriami. Klasyka, prostota ponad wszystko, to na pewno będziemy dobrze wyglądać. Jeżeli jesteśmy frikami modowymi, no to zapraszam do bardziej odważnych projektantów i za zabawę modą, natomiast to jest niebezpieczne pole i bardzo często można polec na tym gruncie, więc jeśli moda nie jest naszym konikiem, preferuję dobór klasyki z ekstrawaganckimi akcentami. Sezon na grzybobranie i piesze wycieczki do lasu w pełni. W Polsce taki sposób spędzania wolnego czasu jest bardzo popularny, a miłośników zbierania grzybów nie brakuje. Jest to doskonały sposób na odpoczynek i relaks na świeżym powietrzu. Przed nami ostatnie ciepłe dni, więc zachęcamy do spacerów po lesie. Thank you.
W serwisie informacyjnym 22 października pojawił się błąd, który chcemy sprostować. Kandydat na wójta gminy Wodzierady, Wiktor Ziętala, zdobył prawie 48% głosów poparcia, natomiast jego kontrkandydatka Renata Szafrańska uzyskała 52% głosów. Przepraszamy za podanie błędnych informacji. We wtorek o godzinie 18 zapraszam do oglądania telewizyjnej debaty wyborczej z udziałem kandydatów na urząd burmistrza Łasku, Gabrielem Szkudlarkiem i Piotrem Wołoszem. Debatę będzie można także oglądać w telewizji internetowej na stronie www.8tvr.pl oraz na naszym Facebooku. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Zapraszam do obejrzenia audycji Nasze Sprawy, podczas której rozmawialiśmy o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy Łask. Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Nasze Sprawy. Moim gościem jest dzisiaj pan Michał Janiszewski z Urzędu Miejskiego w Łasku. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pan Michał dzisiaj opowie nam o inwestycjach prowadzonych w mieście i na terenie gminy Łask. Panie Michale, znajdujemy się teraz na terenie Ogrodu Różanego. Ten obiekt zyskał już piękne oblicze. Tak, jest to ogromna zmiana dla naszego miasta, ponieważ jest to zupełna nowość. Ogród Różany to nowe miejsce dla łaskowian, miejsce relaksu, odpoczynku, miejsce, do którego można przyjść z całą rodziną i po prostu odpocząć. Przed nami zupełnie nowy, cudowny teren. Pełno w nim nasadzeń, jest to ponad 3000 róż, 1500 bylin, urocze ławki i pergole. Dzisiaj robi wrażenie, a przecież mamy już zaraz listopad. Proszę pomyśleć, jak pięknie będzie wyglądał ten teren wiosną, już w przyszłym roku. W Łasku zagospodarowano także zieleń wokół stawu w Parku Miejskim. Tak, to kolejny etap większego programu, ale najpierw o samym tym terenie przy stawie. Przede wszystkim zniknęła zdegradowana alejka Stkowski, jest zupełnie nowa, powstały też liczne nasadzenia, ale też oczywiście roślinność wodna. Jest to teren, który również zachęca do odwiedzin, a wszystko to w otoczeniu zabytkowego Parku Miejskiego imienia Rodu Łaskich. W Parku Miejskim powstał też uwielbiany przez dzieci plac zabaw. Jesień, tutaj piękne spacery, spotkanie z rodziną, ze znajomymi. Park Miejski zaprasza do siebie i jest to świetne miejsce na spędzenie go z najbliższymi. Także serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego parku, skorzystania z placu zabaw i odpoczynku na ławeczce przy urokliwym niewątpliwie stawie. Wiem, że odnowiono także pasaż przy policji. Tak, jest to miejsce całkowicie jakby odzyskane dla mieszkańców. Grunt tutaj, po którym chodzili mieszkańcy, nie był w najlepszej kondycji. Powstała nowa kostka betonowa i teren jest na nowo odzyskany. Są co do niego duże plany związane ze zielenią miejską. Myślimy o pasażu róż i całkiem nowym otwarciu tego miejsca dla mieszkańców. Więc wiele przed nami, wiele się zmieni, jeśli chodzi o estetykę miasta. Ja tylko wspomnę, że jeśli mówimy o Ogrodzie Różanym i o terenie przy Parku Miejskim, jest to większy projekt. Gmina Łask realizuje od maja bieżącego roku duży projekt, jeśli chodzi o zagospodarowanie zieleni miejskiej, a wszystko to przy ogromnej pomocy Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o kwocie 2 milionów złotych blisko, a 85% dofinansowanych zostało przez Unię Europejską. W tym projekcie jest aż 8 miejsc, które będą wyglądały zupełnie inaczej i otworzą się dla mieszkańców. Panie Michale, znajdujemy się teraz na terenie budowy nowego żłobka w Łasku. Co zmieniło się od naszej ostatniej wizyty? Zmieniło się bardzo wiele, wystarczy spojrzeć, bo w sierpniu widniały jedynie same fundamenty, które wychodziły powoli z gruntu. Dziś przed nami jest pełen obraz budynku, pełna kubatura i prace zmierzają ku wielkiemu końcowi. Właśnie kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji i ile dzieci będzie mogło uczęszczać do tego żłobka? Wykonawca zadeklarował, że ukończy inwestycję do końca grudnia tego roku. A jeśli mówimy tutaj o dzieciach, bo to przecież one są tutaj najważniejsze, to aż 71 dzieci znajdzie miejsce w nowym żłobku aż w trzech oddziałach. Jaki był koszt tej inwestycji?
Koszt inwestycji to 3 200 000 zł. Jednak nie byłaby ta inwestycja możliwa bez dużego dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I jest to aż kwota 1 400 000 zł z programu Maluch+. Budowa żłobka jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą inwestycją gminy w tym roku. A wszystko dlatego, bo jest to odpowiedź na bardzo konkretne oczekiwania mieszkańców, którzy oczekują właśnie żłobka, ponieważ takiej placówki nie ma w okolicy, a potrzeby są ogromne. Budynek będzie bardzo nowoczesny, będzie gabinet logopedy, będzie sala ruchowa, a także miejsce odpoczynku dla dzieci, a warunki będą bardzo zbliżone do domowych. Szanowni Państwo, w gminie Łask oprócz prowadzonych prac związanych z zagospodarowaniem zieleni prowadzone są także inwestycje drogowe. Panie Michale, znajdujemy się teraz w Orchowie, gdzie dobiega końca przebudowa drogi. Ja tylko przypomnę, że to już jest kolejny etap budowy drogi w Orchowie. Poprzednie były w latach 2014 i 2016. Ten to odcinek 900 metrów aż do przejazdu kolejowego. Jak widać, jest nowa nawierzchnia, pobocza, także zjazdy z przepustami, a inwestycja już niedługo będzie ukończona. Już tutaj uprzedzę Pani pytanie i mogę powiedzieć, że wykonawca zobowiązał się, że jeszcze w tym miesiącu, w październiku, prace zostaną zakończone. Jaki był koszt tej inwestycji? Koszt inwestycji to 950 tysięcy złotych. Wiem, że trwają także prace na ulicy Przemysłowej w Łasku. Kolejna bardzo ważna inwestycja drogowa w naszym mieście. Ulica Przemysłowa czekała i doczekała się wreszcie tak potrzebnego remontu. Nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik i przede wszystkim też ścieżka rowerowa. To rzeczy, na które mogą liczyć mieszkańcy. A także jest infrastruktura do odprowadzenia wody burzowej, kanały ściekowe i wodociąg. A inwestycja też już jest bardzo zaawansowana i wykonawca zobowiązał się, żeby ją wykonać do końca listopada tego roku. Koszt to aż 3 800 000 zł, więc jest to bardzo droga inwestycja dla gminy, jednak potrzeba budowy tej drogi jest też bardzo pilna, więc gmina tutaj stanęła na wysokości zadania i oczywiście ta inwestycja będzie jak najszybciej zakończona. Niebawem ruszy także przebudowa ulicy Łąkowej w Łasku. Ulica Łąkowa ma teraz spękane betonowe płyty, ale ten stan niedługo się zmieni. Pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, a inwestycja już będzie zakończona w czerwcu przyszłego roku. Jej koszt to 2 800 000 zł. Panie Michale, zapytam teraz o inwestycja, która już niebawem ruszy w Kolumnie. Kolumna doczeka się przebudowy ulicy Kopernika. Jest o tyle ona ważna, ponieważ stanowi naturalne przedłużenie ulicy Piaskowej. Mówimy tutaj o fragmencie od ulicy Lubelskiej do ulicy Piotrkowskiej. Tutaj mieszkańcy mogą liczyć oczywiście na nową nawierzchnię asfaltową, zjazdy do posesji, a także odwodnienie terenu. Wykonawca zobowiązał się w umowie, że zostanie zakończona jeszcze w listopadzie tego roku. Inwestycja w Kolumnie to 850 tysięcy złotych. Inwestycje drogowe to nie tylko Łask i jego centrum, ale także mieszkańcy Zieleńcic już niebawem doczekają się też nowej drogi. Tak, na odcinku 800 metrów powstaje nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy, a także przepusty pod drogą, więc szykuje się nowa jakość, nowe otwarcie tutaj dla Zieleńcic na tym odcinku drogi. Mogę zdradzić, że wykonawca obiecał, że zakończy budowę jeszcze w tym roku, w grudniu, więc wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Zieleńcic mogą oczekiwać na bardzo dobry, bardzo fajny prezent na święta, tak, w postaci nowej jakości, nowej drogi w Zieleńcicach. Zatem jaki jest koszt przebudowy tej drogi? Koszt inwestycji w Zieleńcicach to blisko 1 000 000 zł. Jak widzimy, w Łasku i w gminie Łask wiele się dzieje. Dzieje się bardzo wiele. Teraz musimy jedynie tylko trzymać mocno kciuki za pogodę i pozytywną aurę. Rok zbliża się ku końcowi, dlatego trzymajmy kciuki za wykonawców i dotrzymane terminy. A warto, ponieważ w gminie zmienia się naprawdę bardzo dużo. Już niebawem mieszkańcy otrzymają nowe przestrzenie, miejsca relaksu, miejsce spotkań z najbliższymi, a przede wszystkim nowe, bezpieczne drogi, na których będą mogli się poruszać i wracać nimi do domu. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Moim gościem był pan Michał Janiszewski z Urzędu Miejskiego w Łasku. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza zapisy na 15. edycję akcji Mikołaj i sponsor dzieciom spółdzielców. Prosimy rodziców i opiekunów o zgłaszanie uczestnictwa dzieci w imprezie. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie w formie pisemnej na drukach przygotowanych przez spółdzielnię. Termin przyjmowania zgłoszeń do 10 listopada 2018 roku. W imprezie mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2009.
5. W domu oglądam super telewizję. Wyjeżdżam na weekend? Zabieram ze sobą super telewizję. Internet przeglądam w domu albo w kawiarni. A teraz deser. Korzystam z telefonii bez limitu tam, gdzie mi się podoba. Marzysz o tym samym? To pójść wodza fantazji. I wybierz ofertę domową mobilną tam i tu, od Wektry. Telewizja, internet lub telefonia. W ofercie domowo mobilne już od 45 zł. Zadzwoń 601-601-601. Wektra, tam i tu. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Bank spółdzielczy w Sieradzu, ulica Zamkowa 2, zaprasza do punktu obsługi bankowej w Sieradzu przy Alei Pokoju 11. Zakładamy rachunki, wydajemy karty, udzielamy kredytów. Oferujemy m.in. kredyt agroszybki, rachunek dla seniorów, konto dla młodych i wiele innych. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w doborze odpowiedniego produktu. Chcesz przenieść do nas rachunek z innego banku? Zrobimy to za Ciebie. Zapraszamy do oddziału banku spółdzielczego przy Alei Pokoju 11. Stacja paliw PKS Sieradz na Zajezdni, ulica Wojska Polskiego 63, oferuje sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Codziennie w godzinach od 6 do 23. Paliwa pochodzą z koncernu PKN Orlen i charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, a świadczy o tym bezproblemowa jazda ponad 100 naszych pojazdów. Przy jednorazowym tankowaniu większych ilości paliwa udzielamy dodatkowych rabatów. Na terenie stacji paliw znajduje się sklep oferujący artykuły spożywcze, napoje, akcesoria samochodowe oraz płyny i oleje silnikowe. Uwaga! Ceny paliw najniższe w mieście. Telefon 43 826 63 37. Zapraszamy! W dzisiejszym programie to wszystko. Nasze materiały mogą Państwo oglądać także na stronie internetowej 8tvr.pl oraz na Facebooku. Na najbliższy serwis informacyjny zapraszam w środę o godzinie 18. Do zobaczenia.